jest to dołączenie do dzisiejszego wydarzenia. Pozwolą Państwo, że zaczekamy jeszcze jakieś 2-3 minutki na dołączenie wszystkich zainteresowanych i rozpoczniemy spotkanie. Dobrze, myślę, że już 2-3 minutki minęły, także możemy już rozpocząć spotkanie. Witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Ja spotykam się dzisiaj z Państwem, ponieważ tak, zarówno Państwo, lekarze, radiolodzy, jak i nasi partnerzy, którzy bezpośrednio z Państwem współpracują, wiemy, jak wymagająca, jak ciężka też jest to praca. Dlatego podczas dzisiejszego webinaru chciałabym Państwu pokazać, jak tą pracę zgodnie z tematem prezentacji można uprościć, bądź też zoptymalizować, korzystając z podstawowych narzędzi przeglądarek radiologicznych. Jeśli chodzi o mnie, tutaj wszystko mają Państwo napisane. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany demonstracyjną wersją oprogramowania, miał jakiekolwiek dodatkowe pytania, na koniec spotkania ja zostawię kontakt zarówno do siebie, jak i do naszego oddziału medycznego handlowego, gdzie można wszystkie takie pytania kierować, jak również wszystkie pytania można kierować teraz bezpośrednio na czacie naszego spotkania. I oczywiście na koniec postaram się na wszystkie Państwu odpowiedzieć. Dla tych z Państwa, którzy nas nie znają, Alstor jest na rynku już od ponad 30 lat, w tym od ponad 20 na rynku medycznym. Posiadamy certyfikowany serwis ISO, serwis medyczny oczywiście. Pełnimy pełne wsparcie techniczne i aplikacyjne oraz oferujemy pełne stacje diagnostyczne wraz z oprogramowaniem. I oprogramowanie, na którym chciałabym się dzisiaj głównie skupić, jest to przeglądarka radiologiczna firmy Image Information Systems. Jest to europejski producent systemów medycznych. Firma istnieje na rynku już od 2003 roku. Ma ponad 30 tysięcy instalacji w ponad 120 krajach na całym świecie. Jest wyrobem medycznym w klasie 2A, co oczywiście jest potwierdzone wszystkimi certyfikatami oraz jest zgodne ze wszystkimi normami i rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia. Podczas dzisiejszego spotkania ja na początku chciałabym się skupić na kluczowych czynnikach przy doborze odpowiedniej stacji diagnostycznej. I tutaj niezależnie, czy pracują Państwo w szpitalu, czy szukają Państwo rozwiązania do zdalnej pracy w domu, czy też są naszymi partnerami, którzy takie rozwiązanie pomagają Państwu odpowiednio dobrać. Chciałabym pokazać, że przeglądarka IQView jest rozwiązaniem uniwersalnym. Tutaj
niezależnie od modalności opisywanych badań, mimo że jest prostą, podstawową przeglądarką radiologiczną, daje nam mnóstwo możliwości. Chciałabym również pokazać Państwu wszystkie funkcjonalności i podstawowe narzędzia do przetwarzania obrazu, ale tutaj to już bezpośrednio w aplikacji. Chciałabym przedstawić moduł 3D do opisu badań z tomografii komputerowej i rezonansu oraz moduł IQ View Pro Mammo do diagnostyki piersi. I tak jak wspomniałam na początku, na koniec mamy czas na sesję pytań i odpowiedzi. Na wszystkie oczywiście postaram się Państwu odpowiedzieć. Pozwolą Państwu, że zmienię teraz tryb prezentacji. Chciałabym już przejść do omówienia poszczególnych zagadnień. Pierwszą z nich jest stacja diagnostyczna, odpowiednia do pracy, aby można było prawnie korzystać z oceny diagnostycznej, musi spełniać odpowiednie wymagania. Tutaj mamy wymagania zarówno w stosunku do hardware'u, do monitorów opisowych oraz do oprogramowania. Zatem musi być przede wszystkim zgodna z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia. Odpowiednie monitory, podkreślam, zgodne ze standardem DICOM, o których chciałabym teraz powiedzieć kilka słów więcej, są dobierane w zależności od opisywanych badań. I tutaj należy pamiętać, że mamy inne wymagania w stosunku do monitorów opisowych dla badań radiologii klasycznej, mamy inne wymagania w stosunku do opisu badań tomografii komputerowej i inne w stosunku do mamografii. Jeśli chodzi o monitory, najważniejsze jest odpowiednie skalibrowanie monitorów, odpowiednia jasność. Dla badań monochromatycznych wyświetlanie 10-bitowej skali szarości. Jest to tak naprawdę jedyna możliwość, aby uwidocznić wszystkie diagnostycznie istotne zmiany w tkance. Oraz takie monitory powinny być wzbogacone o czujnik światła, pomagając nam przy tym zoptymalizować warunki panujące w pomieszczeniu, w którym pracujemy. Komputer musi spełniać wymagania systemowe przeglądarki radiologicznej. I tutaj też mamy inne wymagania co do pamięci RAM, co do procesora czy karty graficznej, w zależności od wersji przeglądarki i modalności opisywanych badań oraz odpowiednią kartę graficzną, oczywiście 10-bitową. Ostatnią rzeczą jest odpowiednie oprogramowanie, efektywne i wygodne w obsłudze. My oferujemy przeglądarkę w kilku różnych wersjach, w zależności od Państwa potrzeb. Jak wiemy, w dzisiejszych czasach wszystko zmierza ku rozpowszechnianiu rozwiązań telemedycyny. Co za tym idzie, takie rozwiązanie powinno być przede wszystkim uniwersalne i multimodalne, oferujące nam możliwość porównania badań z wielu różnych modalności przy użyciu jednej aplikacji oraz możliwość szybkiego eksportu i importu badań z kilku do kilku źródeł jednocześnie. Tutaj mają Państwo zdjęcie takiej przykładowej stacji, którą rekomendujemy. Oczywiście z wiadomych względów jest to stacja z monitorami EIZO, komputerami marki HP oraz właśnie przeglądarką IQ View. Pierwszą istotną cechą w kwestii oprogramowania była właśnie nasza uniwersalność. IQ View spełnia wszystkie cechy uniwersalnego i multimodalnego rozwiązania, między innymi dlatego, że jest zgodna ze wszystkimi standardami DICOM i IHE. Co za tym idzie, mamy możliwość odbierania badań zarówno bezpośrednio z PACS-a, z modalności, ze stacji roboczej, czy też z DICOM Worklist Client. Oprogramowanie daje nam możliwość integracji z systemami HIS i LIS, w tym również możliwość wywoływania zdjęcia bezpośrednio z modułu opisowego RIS. Występuje ono w dwóch wersjach IQ View i IQ View Pro oraz posiada odrębny moduł 3D do opisu badań tomografii komputerowej i rezonansu oraz moduł mamograficzny. W swojej prezentacji teraz może nie chciałabym się skupiać tutaj na konkretnych wersjach, jakie dokładnie mają one funkcjonalności, ale chciałabym pokazać Państwu ogólne cechy i walory oprogramowania. Ale oczywiście dla zainteresowanych takie informacje możemy przesłać mailowo, bądź chętnie porozmawiamy i udzielimy Państwu wszystkich informacji. Wracając do programowania, mamy dwie możliwości licencjonowania. Jest to licencja jednostanowiskowa oraz licencja pływająca na serwerze i tutaj w zależności od możliwości placówki medycznej oczywiście i od tego, ile Państwo mają stanowisk po prostu opisowych w swojej placówce. Badania możemy importować bezpośrednio z płytek, z nośników. Mamy interfejs Twain, który pozwala nam na importowanie zdjęć ze skanerów, z czytników, kart, z aparatów. Możemy importować pliki obrazu nie tylko w tym formacie DICOM-owym, ale również na przykład zdjęcia chorej tkanki czy raporty. Dzięki oprogramowaniu możemy również korzystać z manualnej stacji do nagrywania płyt CD-DVD. Możemy eksportować badania bezpośrednio do PACS-a, możemy je wysyłać za pomocą DICOM e-mail.
Możemy również eksportować je do plików obrazu, tutaj zachowując oczywiście wszystkie pomiary i adnotacje. I oprogramowanie również obsługuje wielomonitorowe stacje. Kolejną bardzo istotną kwestią przy doborze odpowiedniej przeglądarki jest, tak jak wspominałam na początku, wygoda jej obsługi i prostota. Teraz pewnie znowu się powtórzę, ale przeglądarka IQView jest przede wszystkim multimodalna. Otwiera badania ze wszystkich następujących wypisanych tutaj modalności. Jest to m.in. radiologia klasyczna, tomografia, rezonans, mammografia, medycyna nuklearna, fluoroskopia czy też ultrasonografia. Wszystkie dostępne narzędzia do przetwarzania obrazu możemy otwierać za pomocą skrótów klawiszowych, pozycji w menu i przycisków. Mamy tak zwaną funkcję Hanging Protocols, czyli każdy użytkownik może sobie dowolnie konfigurować pasek narzędzi, może dowolnie konfigurować układy ekranu, ustawienia okien i wyświetlania w zależności czy to od indywidualnych preferencji, czy też od modalności badania. Mamy funkcję automatycznego zarządzania poprzednimi badaniami, wywoływanie ich za pomocą jednego kliknięcia i wyszukiwanie również na podstawie podobnych nazwisk. To znaczy, jeśli podczas wykonywania badania na przykład technik wprowadził nazwisko pacjenta, nie używając polskich znaków, czy też z jakimkolwiek błędem literowym, takie badanie możemy bez problemu odnaleźć w celu szerszej diagnostyki i porównać ze wszystkimi pozostałymi badaniami pacjenta. Program posiada lokalną bazę danych do 10 tysięcy badań i miliona obrazów. Możemy wyświetlać tabele badań i listę pacjentów razem z podglądem w postaci miniatur. Program posiada interfejs w języku polskim i mamy anonimizację badań jednym kliknięciem, które możemy oczywiście później wykorzystać już do prezentacji naukowych. Teraz chciałabym pokazać Państwu już, jak to wygląda bezpośrednio w aplikacji, więc pozwolą Państwo sekundkę udostępnię swój ekran. Mam nadzieję, że jest to dobrze dla Państwa widoczne. Teraz tak, tu mamy główny interfejs programu. Zaczynając od lewego górnego rogu, mamy wyszukiwarkę i filtrowanie badań. Tutaj na podstawie ID pacjenta, nazwiska pacjenta, czy też po prostu modalności. W prawym górnym rogu wybieramy sobie źródło, z którego chcemy pozyskać badania. Może to być PAX, może to być nasza lokalna baza danych, może to być system plików. Następnie cztery tutaj ikonki w tym rogu służą nam do zmiany ustawień, do konfiguracji urządzeń i w każdej chwili możemy sobie wywołać taką instrukcję użytkowania. Teraz po lewej stronie mamy podstawowe ikonki do zarządzania badaniami. Tutaj możemy sobie badanie importować, eksportować. Możemy przesyłać je bezpośrednio do PAX-a, czy też możemy je właśnie w prosty sposób anonimizować. Tu mamy podstawową tabelę z badaniami pacjenta. Ja już tutaj chciałabym Państwu to pokazać na konkretnym przykładzie, dlatego wybiorę zdjęcie, w tym przypadku akurat płuc. Tu mamy naszego pacjenta i teraz, tak jak mówiłam, możemy bez problemu porównywać sobie badania pacjenta wcześniejsze z obecnymi. Mamy podgląd w postaci miniatur, co jest tutaj widoczne w dolnej części ekranu. Ja dla przykładu wybiorę sobie akurat te dwa wybrane badania. Mamy również narzędzie do automatycznego zarządzania poprzednimi badaniami pacjenta, o którym wspominałam. I tutaj wywołujemy sobie za pomocą lupki. Przeszukujemy odpowiednie źródło, odpowiednie archiwum i mamy dostęp do wszystkich badań, które są w naszej bazie. Tu akurat to badanie jest tym, którego nie wybrałam na początku. Możemy je bez problemu tutaj wczytać. Teraz zmieniamy sobie ustawienia okien. Tutaj potrzebuję akurat zablokować teraz pasek narzędzi, zaraz Państwu pokażę, jak to dokładnie zrobić, ale możemy w bardzo łatwy sposób badania porównać. Obecne badanie z wcześniejszym badaniem pacjenta.
Jeśli chodzi o narzędzia, tak jak wspominałam, możemy je wywołać za pomocą tutaj menu. Wszystkie narzędzia możemy również podpiąć pod odpowiednie skróty klawiszowe. Mamy do tego specjalne narzędzie. Wszystkie narzędzia również wyświetlane są na naszym dolnym pasku narzędziowym i na bocznym pasku narzędziowym. Te paski możemy sobie zablokować, bądź będą wyświetlane dopiero w momencie, kiedy na nie będziemy najeżdżać. I te paski narzędzi również w bardzo prosty sposób możemy sobie konfigurować. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy. Mamy dostępny spis wszystkich narzędzi i bez problemu każde takie narzędzie możemy sobie dołączyć do naszego paska w każdym momencie. Tak jak mówiłam, mamy narzędzie Hanging Protocols, tak zwane protokoły prezentacji. Czyli na podstawie tutaj akurat modalności badania możemy sobie dopasować odpowiedni tryb wyświetlania, układy ekranu, narzędzia. Możemy sobie to ustawić i zapisać taki już dany konkretny protokół i przypisać go do konkretnego użytkownika oprogramowania. Teraz może już przechodząc do tych wszystkich podstawowych narzędzi, na dole mamy nasz pasek z narzędziami i może zaczynając teraz od lewej strony, do takich głównych narzędzi należy DICOM Window Level, czyli możliwość zmiany poziomu okna w czasie rzeczywistym. Mamy również definiowane tryby ustawień okna dla konkretnych obszarów zainteresowania. Tutaj możemy również takie ustawienia okna dla konkretnych trybów zainteresowania sobie zmienić, personalizować. Oraz w każdej chwili możemy zresetować takie ustawienia okna i wszystkie obecne zmiany. Kolejnym naszym narzędziem jest schemat kolorów. Tutaj inwersja, negatyw, czarno-białe. Mamy również schemat motywów kolorystycznych dla medycyny nuklearnej. Znajduje się tutaj. Kolejnym narzędziem jest narzędzie pomiarowe. I tu już chciałabym może pokazać na przykładzie innego pacjenta. Teraz w celu dalszej prezentacji akurat wybiorę kilka badań. Wystarczy przy pomocy kontrola wybrać odpowiednie badania i za pomocą widoku otworzą nam się one w przeglądarce. Tak jak mówiłam, możemy również porównywać różne badania różnych pacjentów. Akurat w tym przypadku to nie ma większego sensu, ponieważ mamy zdjęcia i każdy przedstawia inny fragment, inną część ciała, ale program przy wyborze różnych pacjentów oczywiście od razu nas poinformuje, że mamy potencjalne mieszanie się pacjentów. A teraz wracając do naszych narzędzi. Pierwszym podstawowym, bardzo ważnym jest możliwość kalibracji. Uznajmy, że to jest nasz marker. Na podstawie tego markera, znając jego dokładne wymiary, które tutaj wprowadzamy, niech to będzie na przykład 10 mm, wszystkie pomiary, które teraz dokonamy, będą skalibrowane na podstawie rozmiaru markera. Czyli niech to będzie na przykład odległość między kręgami. Do kolejnych podstawowych narzędzi pomiarowych należy wyznaczenie odległości, stosunku, odległości prostopadłej. Właśnie mamy odległość punktu do linii kąt. Tutaj akurat dla zdjęcia kręgosłupa chciałam Państwu pokazać, mamy możliwość również kątów Koba. Ja akurat tutaj z narzędzi wybiorę jedno w celu powiększenia. Wybieram nasz kąt Koba i w bardzo prosty sposób mogę go wyznaczyć. Niech to będzie powiedzmy ten. Dostajemy od razu taką informację. Kolejnym narzędziem pomiarowym jest kąt dysplazji stawu biodrowego. To już dla właśnie zdjęcia biodra. Bez problemu i w prosty sposób możemy sobie wyznaczyć głowę kości udowej. Zmodyfikować i wyznaczyć taki kąt dysplazji. Kolejnym z narzędzi jest wyznaczenie obszaru zainteresowania. Może to być obszar zainteresowania eliptyczny, kołowy, kwadratowy, czy też możemy zaznaczyć sobie dowolny wielokątny obszar zainteresowania. Tutaj chciałabym Państwu pokazać tylko i wyłącznie jakiś obszar dla celów prezentacyjnych. On nic nam za bardzo nie pokaże, ale chciałam zaprezentować, jak narzędzie działa. Narzędzie to po zaznaczeniu konkretnego obszaru wskazuje nam, jaka jest jego powierzchnia, wskazuje nam minimalną, maksymalną wartość pikseli w tym obszarze zainteresowania oraz odchylenie standardowe.
Ja tutaj zresetuję te ustawienia. Kolejnym narzędziem jest narzędzie lupy. Tutaj wyznaczamy sobie krotność zoomu dla tego narzędzia. I możemy sobie dany obszar konkretny w łatwy sposób przybliżyć. Mamy możliwość zmiany wielkości obrazu na obraz rzeczywisty 1:1 oraz możemy sobie ten rozmiar optymalnie dopasować bądź powiększyć o konkretny wymiar bądź pomniejszyć konkretną skalę wymiaru. Jeśli chodzi również o modyfikację powiększania obrazu, mamy też to narzędzie, które pokazałam na początku, narzędzie przewiń powiększenie i tutaj możemy to robić dynamicznie za pomocą scrolla. I następnie chcemy wrócić, dopasowujemy sobie nasz wymiar do obrazu. Z takich podstawowych narzędzi kolejnym jest oczywiście obrót obrazu. Mamy możliwość obrotu obrazu o konkretne wartości. O 90-180 stopni mamy odbicie pionowe, mamy odbicie poziome. Kolejną rzeczą jest zmiana ustawień okien, czy to dla serii, czy też dla obrazów. I tutaj kolejnym bardzo przydatnym narzędziem jest możliwość usunięcia sobie danych pacjenta z tagów DICOM, które są wyświetlane. Gdyby w jakikolwiek sposób one nam zakłócały ten obszar diagnozowania, możemy je w prosty sposób łatwo wyłączyć. Kolejną ikonką jest to możliwość tworzenia raportów. Z tego, co akurat mi wiadomo, Państwo i tak przeważnie raporty musicie wprowadzać w system opisowy w RIS-ie, ale tutaj w programie jest taka możliwość, żeby takie raporty sobie tworzyć, wpisać wszystkie nasze obserwacje, wybrać lekarza i taki raport wysłać bezpośrednio do PACS-a. Kolejną rzeczą, którą chciałam Państwu pokazać, to może już na przykładzie tego zdjęcia z tomografii komputerowej, tylko dostosuję tryb wyświetlania. Z takich najistotniejszych, najbardziej przydatnych funkcji jest możliwość porównania serii krok po kroku i synchronizacji takiego badania. W momencie przewijania możemy całe serie obraz po obrazie na bieżąco obserwować i diagnozować. Mamy możliwość łączenia serii, czyli w momencie, jeśli przeglądamy jedną konkretną serię badania, to nie musimy za każdym razem tutaj wrzucać sobie z powrotem na obszar następnej, tylko z automatu będą pokazywały nam się kolejne serie badania. Kolejną rzeczą jest zmiana zakresu, czyli w momencie, kiedy dokonujemy jakichkolwiek zmian na obrazie, czy modyfikacji, zmian ustawienia okna, czy schematów, możemy sobie określić, czy tych zmian chcemy dokonać tylko na jednym obrazie, czy na całej serii tego obrazu. Kolejną taką istotną rzeczą są linie, tak zwane scout lines, linie odniesienia. Poruszając się po konkretnym badaniu, mamy linię odniesienia okazującą nam linię przecięcia i dokładny obszar, w którym się poruszamy, niezależnie od tego, które ze zdjęć wybierzemy. Dla tej serii kolejnym przydatnym narzędziem dla badań z tomografii komputerowej jest oczywiście podgląd animacji. Tak jak mówiłam, pasek narzędzi, akurat w tym pasku nie mam skonfigurowanego tego narzędzia, ale w bardzo łatwy sposób możemy to narzędzie do paska wprowadzić. Wybieramy nasz przegląd animacji, autoodtwarzanie. Teraz w każdym momencie możemy sobie zmienić kierunek tego odtwarzania, jak i zarówno częstotliwość odtwarzania. Dodatkowym, bardzo przydatnym narzędziem, on jest akurat ukryty pod konkretnym skrótem klawiszowym, pod altem, jest lokalizator 3D. Czyli mamy obraz pacjenta, badanie pacjenta, wyświetlamy je również w innej projekcji i za każdym razem, kiedy użyjemy tego alta, lokalizator wskaże nam dokładnie, w którym punkcie danej projekcji jesteśmy. Kolejną rzeczą są oczywiście filtry obrazu. Tutaj już po kolei mówiliśmy wszystkie narzędzia, ustawienia. Mamy możliwość wyostrzenia, uwydatnienia krawędzi, redukcji szumu, rozmycia. Wybieramy tutaj konkretny obraz, badanie, serię i możemy nawigować i przyłączać się między kolejnymi badaniami pacjenta czy kolejnymi seriami badań pacjenta. Mamy możliwość tworzenia również obrazów wtórnych.
To może pokażę na konkretnym przykładzie. Wybiorę sobie badanie. Wszystkie naniesione pomiary. Niech to będzie jakaś dowolna odległość, tak? Albo za pomocą skrótu klawiszowego, albo za pomocą narzędzi wywołuję sobie narzędzia tworzenia obrazu. Dołączam go albo do istniejącej serii, albo tworzę nową serię obrazów. Zdjęcie nam się ze wszystkimi modyfikacjami i zmianami zachowuje. Tak samo dzięki oprogramowaniu możemy zapisywać wszystkie zmiany i nasze badania pacjenta w formacie presentation stage, co za tym idzie i dzięki czemu możemy później takie badanie razem oczywiście z tymi wszystkimi adnotacjami i zmianami otworzyć w każdej innej dostępnej na rynku przeglądarce. Teraz oczywiście ze względu na ograniczony czas dzisiejszego webinaru to są tylko i wyłącznie wybrane funkcje, które chciałam Państwu pokazać i powiedzmy drobny przedsmak możliwości programu. Możemy umówić się na odrębną prezentację i pokaz konkretnych wersji, łącznie z modułem 3D i modułem mamograficznym, o których teraz chciałabym jeszcze Państwu krótko opowiedzieć, zatem pozwolą Państwo, że wrócę teraz do swojej prezentacji. I teraz tak, moduł IQ 3D, czy też moduł IQ View Pro 3D jest stosowany przede wszystkim do przetwarzania traumatologicznego, onkologicznego i ortopedycznego. Ma ograniczone zastosowanie do przetwarzania naczyń i do angiografii, ale za to posiada wszystkie podstawowe narzędzia do obróbki badań 3D, między innymi są to MPR-y, dowolne skośne rekonstrukcje wielopłaszczyznowe, widoczne teraz na obrazie. Mamy projekcje minimalnej i maksymalnej intensywności. Mamy możliwość renderowania objętości dla danych z tomografii komputerowej i rezonansu. Możemy sobie również definiować różne tkanki przy renderowaniu objętości i do tego mamy odrębne narzędzie. Oraz możemy tworzyć powierzchnię SSD. I kolejną funkcją jest przycinanie niechcianych struktur pojedynczo lub z obrazu. Kolejnym modułem, który chciałam Państwu przedstawić, jest moduł mamograficzny. Oczywiście on posiada wszystkie cechy wymagane w rozporządzeniu, to znaczy możemy oglądać te obrazy w pełnej rozdzielczości, możemy porównywać badania mamograficzne obecne z wcześniejszymi badaniami pacjentki, możemy jednocześnie prezentować komplet 4 obrazów mamograficznych oraz mamy automatyczne umieszczanie na monitorach obrazów projekcji kraniokaudalnej oraz projekcji skośnej środkowo-bocznej piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej. Dodatkowo przeglądarka jest wyposażona w automatyczne rozpoznawanie symetrii i to widzimy tutaj na prawym zdjęciu. Mamy automatyczne wyrównanie położenia sutków, no oraz dodatkowo oczywiście negatyw, inwersja i wszelkie podstawowe narzędzia do przetwarzania obrazu. Mamy tak zwane maski Tabara, poziome, pionowe, skośne, przysłony. Możemy sobie również zaznaczyć symetrycznie obszar zainteresowania, wyodrębnić go i poruszać się po prostu po całym obrazie. Mamy automatyczny bloker implantów. Możemy dodawać sobie podstawowe informacje na obrazach również. Mamy możliwość tworzenia histogramów dla roli całej piersi. I to widzimy tutaj na lewym obrazie. Nie wiem, czy u Państwa jest to dobrze widoczne. Mamy obrysowany cały konkretny obszar i histogram tego utworzony. Mamy również możliwość tworzenia histogramów dla ROI wielokątowego, dla konkretnego obszaru, zaznaczonego tutaj. Program jest kompatybilny z dowolnym systemem CAD-owskim. Tutaj mamy również znaczniki CAD-owskie. Mamy automatyczne linie odniesienia. Tutaj dla projekcji kraniokaudalnej i skośnej przodkowo-bocznej, ułatwiające nam po prostu zestawienie tych dwóch projekcji. Oraz mamy automatyczne obszary odniesienia, ułatwiające nam zestawienie obrazów mamograficznych i USG. Oraz mamy możliwość wyświetlania badań tomosyntezy i dedykowane do tego specjalne narzędzia. Jeśli chodzi o moduł 3D, moduł mamograficzny, wybrałam dla Państwa tylko najistotniejsze funkcjonalności i cechy.
chętnie pokażemy Państwu również każdemu z osobna tak naprawdę interesujące Państwa funkcjonalności. Jest również możliwość pobrania takiej wersji demonstracyjnej oprogramowania, oczywiście po uprzednim kontakcie z nami i przetestowanie go w wersji zarówno tej prostszej, jak i bardziej zaawansowanej. Dam Państwu teraz chwilkę może czasu na zadawanie pytań. W międzyczasie mogę udostępnić Państwu listę tych najczęściej zadawanych. Jest to głównie pytanie o możliwość, czy używając tej podstawowej wersji przeglądarki można wyświetlać badania ze wszystkich wymienionych modalności. I tak, jak najbardziej. Ten dodatkowy moduł 3D zawiera tylko i wyłącznie narzędzia dedykowane do opisu badań, czyli te, o których tutaj wspominałam, właśnie MPR, projekcje minimalnej i maksymalnej intensywności. A jeśli chodzi o samą możliwość wyświetlania badań, czy też te linie odniesienia, to wszystko jest dostępne w prostej wersji przeglądarki również. Kolejnym chyba najczęściej zadawanym przez Państwa pytaniem jest pytanie tak naprawdę o koszt i ocenę tej przeglądarki. I tutaj mamy oczywiście w zależności od wersji oprogramowania ceny dla użytkownika końcowego jest tak około 1100 euro dla najprostszej wersji przeglądarki i około 2800 euro dla tej wersji HiQ View Pro wzbogaconej o ten dodatkowy moduł 3D do badań z tomografii i rezonansu. O, bardzo dziękuję, mamy pytanie. Czy w momencie synchronizacji dwóch serii musimy ustawić obraz w tym samym miejscu, czy przeglądarka sama ustawi w tym samym miejscu? Niestety przeglądarka automatycznie nie synchronizuje nam badania, to my musimy wybrać miejsce, od którego chcemy tą synchronizację rozpocząć. Więc jest możliwość synchronizacji, ale tak jak mówię, to jest prosta przeglądarka, ona nie ma żadnych zaawansowanych narzędzi opartych na, nie wiem, sztucznej inteligencji, które z automatu by nam te serie synchronizowały. Więc tutaj, jeśli chodzi o pytanie pana Michała, no to musimy ustawić obraz w tym samym miejscu. Proszę bardzo. Jeśli ktoś z Państwa oczywiście ma jeszcze jakiekolwiek pytanie, proszę śmiało. Jednym również z takich zadawanych jest pytanie o to, czy oprogramowanie posiada funkcję dyktowania. I tak naprawdę odpowiedź brzmi tak i nie, ponieważ ona ma dodatkowe narzędzie, jakim jest aplikacja na Android IQ Speech, którą można zintegrować po prostu z raportem i jest dostępna również w polskiej wersji językowej, ale jest to też tak jakby odrębny moduł tej przeglądarki, tak? Nie wiem, może poczekam jeszcze 2-3 minutki. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał o coś zapytać. Tak jak wspominałam, tutaj mają Państwo mój adres mailowy, jest również adres mailowy do naszego bezpośrednio medycznego działu handlowego. Gdyby coś jeszcze się Państwu nasunęło, czy mieliby Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, to oczywiście zachęcamy do kontaktu z nami, naprawdę bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Pomożemy przy instalacji oprogramowania, chociażby tej wersji właśnie demonstracyjnej. Będą Państwo mogli sami dokładnie przetestować, w jaki sposób ta przeglądarka i to narzędzie działa. Także ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. I oczywiście zachęcam do kontaktu z nami. Również dziękuję bardzo. I życzę wszystkim z Państwa miłego dnia i udanego popołudnia. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do usłyszenia.